główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. Co drugi sprawca agresji seksualnej w Hiszpanii to obcokrajowiec, a co piąty pochodzi z Afryki. W Niemczech w morderstwo zamieszany jest 8-krotnie częściej imigrant z Afganistanu i Pakistanu niż rodowity Niemiec. Dzisiaj, w 2023, po blisko 8 latach, te środki, które trafiają na ochronę zdrowia, to blisko 170 miliardów złotych. Przekazaliśmy 12 promes na restauracje, na remonty obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych. Polska nie zgadza się na przymusową relokację nielegalnych migrantów i kary nakładane przez Komisję Europejską. Takie stanowisko podczas debaty w Parlamencie Europejskim przedstawili dziś europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie o imigrantów będzie jednym z czterech, na które Polacy będą mogli odpowiedzieć w referendum. Dominik Cierpiał. Niemiecka Saksonia trzech młodych imigrantów pobiło 15-latka z Niemiec i przypalało jego ciało papierosem. To historia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, ale w krajach, które zalała fala migrantów, do takich aktów przemocy dochodzi codziennie. W 2021 roku co drugi sprawca agresji seksualnej w Hiszpanii to obcokrajowiec, a co piąty pochodzi z Afryki. W Niemczech w morderstwo zamieszany jest 8-krotnie częściej imigrant z Afganistanu i Pakistanu niż rodowity Niemiec. To przypominali polscy europosłowie podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Nigdy nie zgodzimy się na przyjmowanie nielegalnych migrantów, na relokację. Nie zgodzimy się też na to, żeby Polska musiała płacić jakieś kary, które chce narzucić Komisja Europejska. Debatę zwołano na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska i PSL. Potrzebujemy mechanizmów pomocowych, aby rozdzielać tych migrantów. Potrzebujemy skończyć z zakłamaniem w Unii Europejskiej. Musimy usunąć różne luki w prawie. To jest kwestia historyczna. To jest prawdopodobnie najważniejsza sprawa w tej kadencji. Politycy Platformy Obywatelskiej nie zabierali głosu podczas debaty. Niczego nie zlecam europosłom, nie jestem europarlamentarzystą i jak się Państwo orientujecie, mam bardzo dużo zadań tutaj w tej chwili. Nie brakowało jednak głosów polskiej opozycji broniących Angeli Merkel, odpowiedzialnej za wywołanie kryzysu migracyjnego z 2015 roku. To nie pani Angela Merkel wywołała kryzys migracyjny, tylko wojna w Syrii, a pani Angela Merkel otworzyła drzwi do tego, żeby ludzie mogli znaleźć miejsce, w którym do dzisiaj żyją. W wielu krajach, gdzie trafili migranci, doszło jednak do znaczącego wzrostu przestępczości i obniżenia poziomu bezpieczeństwa. W Polsce mogą się powtórzyć wydarzenia, które mają miejsce właściwie nieustannie w wielu krajach zachodniej Europy, prawie we wszystkich krajach zachodniej Europy. Przymusowe przyjmowanie migrantów będzie jednym z pytań referendalnych podczas wyborów, do których zostało 11 dni. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. 60 milionów złotych na termomodernizację kompleksu szpitalnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wielkim wsparciu szpitala w Opolu zapewniła dziś osobiście minister zdrowia Katarzyna Sójka. To będzie wielka zmiana, nie tylko wizerunkowa, ale też ekologiczna i oszczędnościowa. Kwota 60 milionów złotych pozwoli nie tylko na ocieplenie budynków, ale też na wymianę okien i drzwi, a także na modernizację wentylacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz utworzenie instalacji fotowoltaicznej. Środki na ochronę zdrowia się regularnie zwiększają. W 2015 roku na ochronę zdrowia w Polsce przeznaczaliśmy ponad 70 miliardów złotych. Dzisiaj, w 2023, po blisko 8 latach, te środki, które trafiają na ochronę zdrowia, to blisko 170 miliardów złotych. To są realne kwoty, które przekładają się na jakość dostępną dla pacjenta, na infrastrukturę, ale również też na bardzo dobry projekt na wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Wielki remont rozpocznie się na początku nowego roku i jak zapewnia dyrektor szpitala, prace, które będą prowadzone w 20 budynkach o łącznej powierzchni blisko 61 tysięcy m2, nie będą miały wpływu na hospitalizację pacjentów.
wyniku oszczędności energetycznej, bo to jest ważne, 60% zmniejszymy zapotrzebowanie na energię pierwotną. Patrząc się pod kątem środowiskowym, bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu, to jest ogromna zmiana, bo szpital staje się bezpieczniejszy dla otoczenia. Co więcej, szpital dzięki kompleksowej termomodernizacji każdego roku zaoszczędzi 4 miliony złotych. Z tych pieniędzy szpital będzie spłacał pożyczkę, ponieważ projekt obliczony na 60 milionów złotych otrzymał 41 milionów dofinansowania, a 19 milionów to pożyczka na preferencyjnych warunkach. Opole i Opolszczyzna są ważne dla rządu Zjednoczonej Prawicy, że konsekwentnie od roku 2015 dzięki współpracy rządu z samorządem, samorządami, z takimi podmiotami jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny, z uczelniami wyższymi, jesteśmy w stanie realizować ambitne projekty. Dowodem na to jest utworzony w 2016 roku kierunek lekarski w Opolu. Pierwsi studenci w tym roku opuścili mury uczelni, zdobywając doskonałe wyniki egzaminów, plasując się na drugim miejscu w Polsce. Planów związanych z ochroną zdrowia w naszym województwie jest więcej. Opolszczyzna jest pomiędzy dwoma silnymi ośrodkami, dolnośląskim i śląskim, gdzie są centra pediatryczne, ale pomiędzy tymi silnymi centrami jest właśnie Opolszczyzna, która ma nadal ambicje, już nie tylko marzenia, tylko wielkie aspiracje, które jak pani minister widzi, mogą się przekuć w realny sukces, czyli centrum pediatryczne. Liczymy również na to wsparcie. Na te decyzje przyjdzie czas. W tej chwili istotne jest rozpoczęcie projektu termomodernizacji, który zgodnie z planem ma się zakończyć w czerwcu 2025 roku. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane przez samego prezydenta RP. Najbardziej zasłużeni pracownicy zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu zostali dziś odznaczeni medalem za długoletnią pracę w firmie. Ordery wręczyli im politycy Zjednoczonej Prawicy. Na miejscu był Maciej Wójtowicz. Medale za długoletnią służbę ojczyźnie ustanowiono w 1938 roku. Nadawany jest osobom, które przez wiele lat pracowały na rzecz rozwoju i dobrobytu kraju. Dziś wręczono go pracownikom zakładów azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. My bardzo mocno podkreślamy rolę kapitału ludzkiego, czyli właśnie naszych pracowników zarówno w historii, jak i dla rozwoju zakładów azotowych w Kędzierzynie. Bez naszych pracowników tej firmy po prostu nie było. Wyróżnionych zostało 25 osób, które z kędzierzyńskimi zakładami związane są od początku swojej zawodowej kariery. Na co dzień zajmują różne stanowiska. Wielu z nich przebywa już na emeryturze. Łączy ich jednak ogromne oddanie dla spółki. 56,5 roku przepracowałem w azotach. Byłem pracownikiem, byłem mistrzem, byłem ratownikiem i zostałem mistrzem ratownictwa chemicznego. Prowadziłem wszystkie roboty awaryjne na ruchu. Medal, który otrzymam, na pewno jest wyróżnieniem za długoletnią pracę. Na pewno jest dla mnie czymś, co napędza mnie do dalszej pracy i też satysfakcjonuje. W uroczystości udział wzięli również opolscy politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczyli pracownikom zasłużone ordery. Jestem zaszczycony, że będę mógł wręczać, czy być jednym z wręczających odznaczenia ludziom, którzy z całą pewnością traktują azoty jak swój drugi dom. Zakłady azotowe Kędzierzyn-Koźle to są filarem, bardzo mocnym filarem również polskiej gospodarki, bo to przecież nie kto inny jak ZAK w Kędzierzynie zaopatruje w niezbędne materiały rolników. Zakłady azotowe w Kędzierzynie-Koźlu w tym roku obchodzą 75-lecie swojego powstania. Przez te wszystkie lata w spółce pracowało wiele pokoleń pracowników, a same zakłady przeszły ogromną przemianę. Obrazuje ją zaprezentowana dziś wystawa. Zależałoby mi, żeby też jak gdyby pracownicy, którzy wcześniej pracowali w naszych zakładach, zobaczyli tę wystawę i zobaczyli, jak ten zakład na przestrzeni tylu lat się zmienił na lepsze, bo obecnie te instalacje produkcyjne wyglądają naprawdę przepięknie w porównaniu z tym, co mieliśmy w latach 60. i 70. Potrzebę inwestowania w zakłady azotowe w Kędzierzynie-Koźlu dostrzega również polski rząd, rozważając wieloletnie plany rozwoju spółki. W przyszłości będzie też wdrażała nowe technologie, no i będzie takim motorem napędowym dla całej technologii wodorowej i paliwa wodorowego, bo takie są właśnie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ZAK, ten opolski. Nasz rząd inwestuje miliardy złotych w polski przemysł, także w grupę azoty, także w zakłady azotowe w Kędzierzynie-Koźlu i chcemy pozyskać tych pieniędzy jeszcze więcej, ale one będą niczym, jeśli tu nie będzie dobrze zmotywowana profesjonalna załoga. Taką mamy i w taką chcemy inwestować, bo to załoga zakładów jest jej największą siłą.
Zakłady azotowe w Kędzierzynie-Koźlu to dla wielu symbol miasta, który od niespełna wieku przyczynia się do rozwoju potencjału gospodarczego Opolszczyzny. Maciej Wójtowicz, Kurier Polski. Pochodzą z dalekiej przeszłości, ale wciąż są użyteczne i potrafią zachwycić wyglądem. Zabytkowe budynki ziemi oleskiej doczekały się dofinansowania z rządowych środków w ramach Polskiego Ładu. Samorządom i parafiom promesy wręczyła zasiadająca w Sejmowej Komisji Kultury poseł z ramienia PiS Wioletta Porowska. Przekazaliśmy 12 promes na restauracje, na remonty obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych. W sumie to ponad 10 milionów złotych, a na teren województwa opolskiego w tej drugiej edycji Polskiego Ładu dla zabytków przyszło ponad 53 miliony. To są przede wszystkim kościoły drewniane, począwszy od kościoła świętej Anny, świętego Rocha, świętej Marii Magdaleny, stare Olesno, Sowczyce, Boroszów, Olesno, Grodzisko. Środki zostaną przekazane na dalszą kontynuację remontu kościoła cmentarnego, drewnianego, pod wezwaniem świętego Bartłomieja i świętego Marcina w Borkach Wielkich. A to nie wszystko. Szkoła podstawowa numer 1. To jest również kolumna maryjna, to jest nasz piękny ratusz na Oleskim Rynku. Składaliśmy dwa wnioski. Jeden to był wniosek na remont i poprawę konstrukcji dachów dworku, w którym mieści się Dom Dziecka i środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach. Remont, wymianę stolarki okiennej oraz poprawę elewacji w DPS-ie w Radawiu. Rządowy program odbudowy zabytków to tylko jedna z dróg wsparcia. W czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości wydatki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzrosły do ponad 230 milionów złotych w 2023 roku, a więc przeszło dwukrotnie w stosunku do roku 2015. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Kolejny przedwyborczy performance kandydata Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego. Polityk zarzucił jedynce z listy Prawa i Sprawiedliwości Pawłowi Kukizowi bezcelowe stworzenie platformy e-votingowej i zlecenie prac przy niej firmie z Czech. Co oznacza e-voting? O tym szerzej Wojciech Bulasz. Tropienie źródeł finansowania fundacji Potrafisz Polsko stało się motywem przewodnim kampanii wyborczej Witolda Zembaczyńskiego. Tym razem poseł pochwalił się, że sąd apelacyjny pozwolił mu nazwać instytucję Fundacją Kukiza, po czym przeszedł do analizy działalności humanitarnej swojego konkurenta politycznego. Chodziło o ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza, chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji, w TVP, w charakterze człowieka, który niesie pomoc. Chodzi o reportaż, który Telewizja Polska zrealizowała z Rockmanem podczas jego akcji pomocowej. Warto podkreślić, jednej z kilkudziesięciu prowadzonych tam przez Kukiza. Ja na Ukrainę pojechałem z kamerą nie tylko po to, żeby pokazać, jak bardzo Paweł Kukiz pomaga walczącym Ukraińcom, ale tak, żeby znaleźć jego rodzinne, kresowe, szlachetne tropy, co rozumiem, może być obiektem zazdrości pana Witolda Zembaczyńskiego, resortowego dziecięcia PRL-u, znanego w Opolu jako Tatusiewicz. Poseł Zembaczyński wyśmiał także ideę prowadzonego przez Pawła Kukiza Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Te pieniądze na oczywiście Instytut Demokracji Bezpośredniej, który jest, uwaga, konstrukcją intelektualną. Instytut Demokracji Bezpośredniej jest to konstrukcja intelektualna, w ramach której realizowane są określone działania. Paweł Kukiz do tego zarzutu odniósł się krótko. No to jak ja mogę to skomentować? No mogę tylko skomentować to w ten sposób, że życzę posłowi Zembaczyńskiemu właśnie, żeby został w końcu konstrukcją intelektualną, a nie tylko fizyczną. Witold Zembaczyński przypomniał, że fundacja dostała pieniądze na działalność z budżetu państwa i zakwestionował sens jej prac nad platformą e-votingową. Okazuje się, że tak, Kukiz chce ze swoją fundacją wynaleźć koło na nowo i istnieje masę różnych platform e-votingowych, dostępnych, już gotowych, na które nie trzeba wydawać publicznych gigantycznych pieniędzy. Tu warto się zatrzymać i wytłumaczyć. Platformy e-votingowe to narzędzia, które ułatwiają głosowanie i wybory w małych gremiach, czyli umacniają demokrację na najniższym poziomie. Ta, nad którą pracuje Instytut, zostanie wyposażona w kilka nowych funkcji. My chcieliśmy stworzyć narzędzie, które ma służyć zwykłemu człowiekowi do tego, żeby móc brać udział w takich głosowaniach
spółdzielni mieszkaniowej, w stowarzyszeniu, w którym działa, we wspólnocie mieszkaniowej, Radzie Rodziców, samorządzie szkolnym. To jednak Witolda Zębaczyńskiego nie przekonało. Polityk zarzucił instytutowi, że prace informatyczne nad platformą wykonała czeska firma. Pieniądze, które dostał Kukiz od Morawieckiego, są wydawane przez czeską spółkę. Możecie się naprawdę zastanawiać, dlaczego czeska spółka? Trudno nam było znaleźć na to odpowiedź. Jak tłumaczy Trudnowski, zadecydowało doświadczenie wykonawcy. Z perspektywy naszej nie miało to żadnego znaczenia. No, nie jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy prawo wybierać takie firmy, które po prostu deklarują gotowość wykonania tego zadania. W tej chwili kończą się prace nad platformą e-votingową. Na stronie Instytutu pojawi się jeszcze tej jesieni. Będzie bezpłatna i dostępna dla każdego. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Służył zawodowym strażakom z Kędzierzyna-Koźla, teraz zasili flotę ochotników z miejscowości Gracze. Dziś druhowie uroczyście odebrali pojazd z rąk wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, poseł Wiolety Porowskiej oraz opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Natalia Janus-Hempel. Oto on. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który po zawodowej służbie w Komendzie Powiatowej w Kędzierzynie-Koźlu przechodzi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Graczach. To odpowiedź na potrzebę strażaków. Ten postulat taki pojawił się mniej więcej około 2 miesiące temu na moim spotkaniu tutaj w Graczach. Wtedy tutaj do Graczy przywiozłem pompy strażackie. No ale w trakcie rozmowy wyszło, że czują się troszkę niedocenieni, że w tym przydziale tych różnego rodzaju sprzętach gdzieś tam zawsze czegoś im ubywa, czy nie przybywa. W związku z tym krótka rozmowa z panem komendantem wojewódzkim Kendrykiem, który stwierdził, że są wolne moce, jeżeli chodzi o ciężkie wody strażackie. Ciężki wóz to wybór nieprzypadkowy, bo teren pod pieczą druhów jest rozległy, zalesiony i bliski autostrady A4, ale to nie jedyne powody. Na terenie tej właśnie jednostki ratowniczo-gaśniczej znajduje się w tej chwili tylko jeden samochód ciężki i z tego tytułu, że no jest, przy dużych pożarach jest brak wody i wszystkie samochody musiały dojeżdżać ciężkie do nas z samego miasta Opola. Ale od dziś to już przeszłość. Pojazd zastąpi wysłużonego stara, a ten ciężki wóz stworzony jest do ciężkich zadań. Samochód do specyficznych, szczególnie trudnych warunków, głównie pożarowych. Ma na sobie bardzo dużą ilość wody, która przy wyjątkowych, trudnych sytuacjach może nam posłużyć. W terenach, gdzie problemy możemy mieć z zaopatrzeniem wodnym, gdzie to dostarczanie wody mogłoby być zakłócone, to ten samochód może zrobić naprawdę świetną robotę. A i rąk do tej roboty nie brakuje, bo jednostka liczy ponad 30 czynnych członków. Nawet najlepszy sprzęt nic by nie zdziałał, gdyby nie miał takich wspaniałych ludzi, takich druhów, którzy z wielkim poświęceniem swoją misję realizują, bo mają poczucie, że chcą pomagać, wiedzą jak pomagać ludziom, no i poświęcają dużo swojego wolnego czasu, dużo siebie. Pozostaje życzyć, aby wóz miał jak najmniej pracy. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Bezpieczeństwo żywnościowe było tematem zorganizowanej przez Wojciecha Komarzyńskiego konferencji prasowej. Kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przekazał także dawną pieczątkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, znalezioną w agencji rządowej. Mamy zrealizowane 3 nabory dopłat do sprzedanych zbóż, kolejny rok z rzędu dopłaty do nawozów, mamy do materiału siewnego nabór realizowany, wypłacamy cały czas środki, skala wsparcia to już jest kilka miliardów złotych, szanowni państwo, bo chcemy obronić rynki rolne, chcemy obronić polskie rolnictwo. My jako kraj jesteśmy bezpieczni żywnościowo, na tym nam zależy, aby tak właśnie zostało. Warto dbać o polskiego rolnika, o tym, jak właśnie wykorzystuje się instytucje rolnicze w kampanii wyborczej, możemy się przekonać, udając do Izby Rolniczej. Politycy PSL-u wykorzystują, możemy zobaczyć, jak obwieszona jest dzisiaj Izba Rolnicza banerami właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni państwo, nie zgodzę się i proszę, aby właśnie wykorzystywać wszelki potencjał takich instytucji na korzyść rolnika, nie do budowania kampanii wyborczej, ale to jest, szanowni państwo, obraz, w jaki sposób Polskie Stronnictwo Ludowe wykorzystywało również agencje rządowe. Dzisiaj w agencjach rządowych nie ma polityki, natomiast chciałbym tutaj dzisiaj przekazać panu Antoniemu Konopce symbol, jak postępowali i jak traktowali agencje rządowe w czasie rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni państwo, takie oto rekwizyty do dzisiaj można w archiwach znaleźć. Nie wiem, co
pieczątka Polskiego Stronnictwa Ludowego robiła w agencji rządowej, szanowni państwo, nie ma miejsca na tego typu praktyki. Nigdy nie będą instytucje rządowe wykorzystywane do polityki. Polityka się kończy za drzwiami instytucji rządowej. To już wszystkie informacje w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego. Zaraz po nim prognoza pogody i rozmowa dnia, w której gościem Tomasza Gduli będzie Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej. A ja spotkam się z państwem w kolejnych serwisach informacyjnych o godzinie 20.30 i 21.30. Zapraszam przed telewizory. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.